bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę pani Mińska. Ja chciałam zapytać panie przewodniczący i Wysoka Rado. Złożyliśmy wniosek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałużyńskiej do finansowania rocznika. Ja wiem, jaki jest wynik tego głosowania, ale chciałam powiedzieć, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałużyńskiej w tej chwili nie ma funduszy. Pani Mroczek podjęła się księgowości bezpłatnie, to jest wielkim plusem dla nas. I ja dlatego również podjęłam się działalności, ponieważ wiem, że będzie to prowadzone bardzo dobrze. I wystąpiliśmy o dofinansowanie. I 6 osób z Państwa zagłosowało przeciwko, między innymi właśnie pani radna Henryka Ślejewska. Dlatego chciałabym po prostu wiedzieć, bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale to są fundusze nas wszystkich płacących podatki. I ten rocznik wydawany jest dla społeczeństwa kałużyńskiego w większości, chociaż dostają biblioteki i Kraków, i Warszawa, to było od lat. I rzekomo takiego finansowania nie dostajemy. To jest, ja zaraz zapytam panią radną, a jeszcze odnośnie wniosku pani Dmowskiej radnej. Pani radna, ja wiem, że pani pracowała w Urzędzie Skarbowym i można ludzi traktować w różny sposób, ale my mamy legalną prasę, niezależną, i ta prasa ma wstęp w każdej porze. Sama, panie redaktorze, o, to nie tylko inni, bo ja również tak zareagowałam na pana. Jeżeli to pana obraziło, to nie wiedziałam. Ale nie można takich rzeczy podejmować, pani radna. Trzeba mieć trochę kultury, tak? Bo niezależnie od tego, kto przychodzi na sesję, chwileczkę panie burmistrzu, pan zawsze nie da się wypowiedzieć. Proszę wysłuchać raz. Proszę nie swoich racji, nie nad wszystkich innych nie podejmować. Niech pan raz wysłucha. Ale niech pan raz wysłucha, co ma ktoś do powiedzenia z zewnątrz, nie tylko rada. Panie burmistrzu, ja wiem, że pan wziął radę, tak jak pan powiedział za młodę, ale nie wszyscy się tak dali. Panie burmistrzu, naprawdę, ja jestem człowiekiem wolnym, tak? Ja będę jestem człowiekiem wolnym i mam prawo się wypowiedzieć zawsze. I ja nie chcę, żeby to było krzywdzące. Jeżeli będą jakieś sytuacje, które zagrażają na przykład dla Kałużyna, dla środowiska, dla ludzi, zawsze będę o tym mówiła. Może dlatego, że mi to zostało jako ze swojego zawodu, że zawsze dbałam o bezpieczeństwo dzieci i żeby zawsze było w porządku w mojej placówce. Także bardzo proszę, jaki był powód, że właśnie tych 6 radnych nie podjęło dofinansowania? To jest zaledwie 3000 zł, więc proszę o odpowiedź. Ja do tej pory bardzo chętnie czytałam rocznik, wszystkie mam numery. Natomiast Państwo zgłosiliście wniosek o dofinansowanie już po zatwierdzeniu budżetu. Ja jestem przewodniczącą komisji budżetowej, dlatego między innymi byłam za tym, żeby odroczyć to na przyszły rok. Bardzo ładnie, że osoby, które społecznie się tam udzielają, no i zyski, które czerpiecie z wydawnictwa tego, bo ja kupuję ten rocznik, no to jest wystarczające na ten rok. Ja nie powiedziałam. Powiedziałam, że w przyszłym roku, bardzo pewnie, jeśli złożycie taki wniosek w odpowiednim czasie, to nie ma przeszkód, żebyśmy się do tego przyszli. Ja panie przewodniczący, do tej wypowiedzi się ustosunkuję, ponieważ zarząd, ja się ustosunkuję, nie chcę wyjaśnić. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałużyńskiej złożył taki wniosek. Rozmawialiśmy z panią burmistrz i z panią skarbnik. Pani skarbnik stwierdziła, że zawsze było dofinansowanie. Ja nie będę rozliczać tamtego okresu, czy zarabiano, czy nie zarabiano. Ja wydaliśmy pierwszy rocznik za własne pieniądze. Tak, ale proszę dać mi powiedzieć. I okazuje się, że pani skarbnik
stwierdziła, że takie wnioski składało się do końca września. Ale spróbujcie Państwo, ponieważ będzie sesja i najprawdopodobniej, jeżeli Rada zadecyduje, otrzymacie Państwo dofinansowanie. Tak samo, nie byłam sama, rozmawialiśmy z panią wiceburmistrz, bo pana burmistrza nie było. Również powiedziała, jak najbardziej, jest to dla dobra naszego środowiska, jest to rozpowszechnianie właśnie nie tylko kultury, ale historii i tam, tak jak w tym roczniku, będą osoby z naszej gminy pisały, będą również historycy, już się zgłosili. Mieliśmy bardzo dobrą opinię wydania ostatniego rocznika i właśnie jestem wręcz zażenowana, że 6 osób w tej Radzie działa przeciwko społeczeństwu. Dziękuję panie burmistrzu, pan nie stęka, pan wysłucha. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dzisiejsze obrady. Dowiedzieć, jak pani nie potrafi powiedzieć i wyjaśnić. Aha, dobrze. Jak pani głosowała, pani nie powie? Doskonale nie, jak ja głosowałam. Ja nie wiem. Nie, nie, wszyscy to tylko 6 osób, a pani się należy do tych 6 osób. Może ja mam nadzieję, że może nie. A jednak tak, no dobrze. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej. Co słychać? TV.